Dotarł do nas niedawno do magazynu taki oto piękny safe od fabryki sejfów.pl. To jest safe klasy pierwszej, więc dużo odporniejszy niż takie najtańsze safe, w których zgodnie z przepisami wolno przechowywać w Polsce broń z klasy S1. Jak widać, jest, tak, ma taką dość grubą ściankę, ponieważ jest, uwaga, ognioodporny. On powinien wytrzymać 30-minutowy pożar. I wymyśliliśmy, że ten safe, uwaga, zakopiemy na rok pod ziemią. No, będzie to nietrywialne, ponieważ ten safe waży 49 kg. Pusty i opuszczenie go do otworu, który wykopiemy w ziemi, no może być trochę kłopotliwe, ale myślę, że jakoś damy radę. Nie wiem, czy pamiętacie taki materiał o zakopanym zapasie żywności? Właśnie zakopiemy ten safe. No tam oczywiście zakleimy tę dziurkę na klucz i tutaj te szczeliny. Zobaczymy, jak się ten safe przez rok spisze. Historia była taka, że dostaliśmy kiedyś od fabryka PL wiadomość, czy nie chcielibyśmy pokazać naszym widzom i czytelnikom jakiegoś safe'u z ich oferty, robiąc z nim coś fajnego. Brzydki burak w swoim materiale safe zrzucał z dźwigu i strzelał do niego, no więc to już na pewno nie wchodziło w grę. Stąd u nas pojawił się pomysł, by ten safe zakopać z czymś w środku, do pewnego stopnia symulując najbardziej dziwaczne zastosowanie dla takiego sejfu, jakie można sobie wyobrazić. Znaczy takie praktyczne, w sensie czy ktoś mógłby go kupić i rzeczywiście gdzieś zakopać na działce na przykład. Postanowiliśmy ten safe za rok odkopać, sprawdzając po prostu jak przetrwa w nim ta zawartość. Safe, który dostaliśmy to Fire 30 firmy Promet, wyposażony w zamek kluczowy. Na rynku występuje także wersja z zamkiem elektronicznym, którego jednak nie chcieliśmy zakopywać, obawiając się jakiejś awarii tego zamka spowodowanej wilgocią. Zamki kluczowe pod tym względem są pewniejsze. Zapytaliśmy Was na fanpage'u i na Instagramie o to, co warto do safe'u schować i zabraliśmy go w wybrane wcześniej ustronne miejsce nieopodal Warszawy. Kluczowe było, żeby dało się do tego miejsca dojechać samochodem, a potem jeszcze ostatni odcinek pokonać stowarowym wózkiem, no bo po co się męczyć, gdy można się nie męczyć, prawda? Wyposażony w szpadel i siekierę do cięcia korzeni, zabrałem się do roboty. Sejf waży, jak wspomniałem, 49 kg i jest ognioodporny. Spełnia wymagania standardu LFS-30P, co oznacza, że zabezpieczony jest specjalnym wypełnieniem oraz uszczelką przed ogniem, dymem i płynem gaśniczym. Chroni on, znajdującą się w środku papierową zawartość, czyli po prostu dokumenty, przed uszkodzeniem przez trwający 30 minut pożar. Jeśli chodzi o klasę odporności na włamania, to safe jest klasy pierwszej. Klasę odporności określa norma PNEN1143-12.2012 i odnosi się ona do tego, jak safe ma być odporny na działanie konkretnych narzędzi do włamywania się. Trudno to dokładnie opisać, więc odnieśmy się do innych uwarunkowań. Polskie przepisy nakładają na posiadaczy broni palnej, tej na pozwolenie na broń, obowiązek przechowywania jej wraz z amunicją w sejfach klasy S1. Ten sejf jest klasy pierwszej, czyli jest sklasyfikowany o trzy klasy wyżej od tego przepisowego minimum. No to otwór jest już wy, wykopany, myślę. Nie wiem, czy jesteście w stanie ocenić jego głębokość, ale mam wrażenie, że w sejf wejdzie, zajmie pół tego otworu. No, i to byłoby akurat, myślę. Zakopować będziemy jakąś fakturę, która ma symulować jakieś takie dokumenty ubezpieczeniowe. Na przykład e, zakładam, że jeśli ten druk z tej faktury się nie rozmyje, no to tak samo będzie z każdym innym dokumentem. E, ktoś miał bardzo dużo pomysł z tym znaczkiem pocztowym, no bo e, znaczek pocztowy, jeśli będzie wilgoć, to się przyklei. Będziemy wiedzieli, że była wilgoć. E, mamy też e, symboliczne 20 zł i za chwilę e, coś jeszcze tutaj dorzucimy. Najpierw e, idźmy tam to wsadzić, w ogóle wszystko. Mamy też frytki z maka i cheeseburgera z maka. Włożymy to do torebki strunowej, bo nie wiem, jaką to będzie miało konsystencję. To może się rozpłynąć po całym tym safe, więc wolę, żeby się rozpłynęło po torebce strunowej. Torebka strunowa ze znanego marketu I. W dniu, kiedy to nagrywamy, jest 24 listopada, te frytki są zjadliwe, Patrzcie, o. Zimne, a dla się zjeść. Torebki nie będę szczelnie zamykał, bo tu nie chodzi o to, żeby y, zabezpieczyć tę zawartość przed jakąś wilgocią. Właśnie chodzi o to, żeby jej nie zabezpieczać. Chodzi o to, żeby po prostu się to mi nie rozlało w całym tym sejfie. Szkoda sejfu. Co, takie sejfy wykorzystywane mogą być m.in. do przechowywania najważniejszych domowych dokumentów, typu jakieś tam np. ubezpieczenia domu przed pożarem także, kosztowności, wiecie, złote srebrne monety, biżuteria, papierowe pieniądze, czyli wszystko, co zbieramy na ewentualność jakiegoś kryzysu, także gospodarczego, czy wreszcie najcenniejszej elektroniki, gdy wyjeżdżamy na urlop. Pod domnołupem włamywaczy często pada właśnie taka mała, drobna, ale jednocześnie droga i łatwa do spieniężenia elektronika, jak np. dyski zewnętrzne. Chcielibyście, żeby ktoś Wam ukradł dysk z zewnętrzny, na którym macie archiwum wszystkich domowych zdjęć? No, ja bym nie chciał. Ten konkretny model jest chyba najmniejszy z całej rodziny. Wymiary wewnętrzne to 170x316x235 mm, czyli z pewnym zapasem wejdzie do niego dokumentacja w formacie A4. W zależności od okładki, no, być może trzeba będzie ją wyjąć z tej okładki. Safe ma dwa otwory w podłodze na kotwy, by go przymocować do podłoża, na przykład podłogi w mieszkaniu. W ofercie fabryki Sejfów są także i inne Sejfy i kasy pancerne na broń, dokumenty i kosztowności. Firma znajduje się w Bydgoszczy, ale realizuje zamówienia przez Internet. Otwory i wszystkie szczeliny Sejfu oklejęliśmy taśmą, by zapewnić, że do środka nie dostanie się woda. No i co, teraz tylko pozostało czekać i za rok go odkopać. W opisie pod filmem znajdziecie odnośnik do miejsca, w którym ten safe możecie kupić. A kiedy już nagramy ten drugi materiał z odkopaniem go, to też w opisie pod filmem umieścimy do tego materiału odnośnik, abyście na pewno go nie przegapili. Gorąco zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i naciśnięcia tego dzwoneczka do powiadomień. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.